Jeżeli chodzi o wypożyczalnie, mamy motocykle YCF-a i MRF-a. Odnośnie pojemności to od 50 do 150. Tak samo MRF 80, mamy miniaki, runner jest tak samo dostępny, 120 HQ, RCZ 140 i prawdopodobnie teraz będzie też RC Biggie. Jeżeli chodzi o YCF, to mamy i elektryka, i 50 dla najmłodszych dzieci. Później już wiekowo wiadomo 80 starta, 125 starta też w półautomacie, także też jeżeli starsze dzieci gdzieś nie miały doświadczenia z motocyklami, to tak samo mogą tutaj bezproblemowo ruszyć tym motocyklem, także nauka na pewno z łatwością przychodzi. No i później już mamy 150 i 125 piloty. Jeżeli nikt nie miał jakiegoś doświadczenia z motocyklem, to tak, podstawy, jak ruszyć tym motocyklem, jaką sylwetkę podczas jazdy, jak łokcie powinny być ugięte. Także to też nie jest tak, że dziecko przyjeżdża i dostaje motocykl i niech robi co chce. Tak? Także to tutaj też początek, od początku zaczynamy. A na jak długo można wypożyczyć taki motocykl? To jest na godziny, na minuty? Znaczy tak, z reguły wypożyczamy od 15 minut do pół godziny. Te pół godziny to już jest w zupełności wystarczające dla dziecka czy dla dorosłego. No, po prostu fizycznie już też nie wytrzymują. No, to jest jednak obciążenie dla organizmu, nie? Generalnie wypożyczalnia jest 7 dni w tygodniu czynna. Jeżeli nam pogoda tutaj pozwala na to, że Głażewo, to 7 dni w tygodniu, obojętnie o której godzinie, jakomu pasujemy, się dostosujemy do tego. Wiadomo, że te godziny pracy toru, no to wiadomo, nie są do 22. Mamy tor czynny od 10 do 19 i w tych godzinach pracujemy. No wiadomo, jak teraz kwiecień czy marzec, no to szybciej się ciemno robi, ale później już będzie to funkcjonowało do 19. Jeżeli chodzi o umówienie się, to tak, jeżeli chodzi o weekendy, to dzień, dwa dni prędzej, a jeżeli chodzi o w tygodniu, to jak rano ktoś zadzwoni, to jesteśmy w stanie przyjechać tutaj i wieczorem pojedzieć, czy za południem.